W 26 wiosennych otwartych mistrzostwach w pływaniu, rozegranych 31 marca w Łukowie, w gronie 250 zawodników, wystartowała 18-osobowa reprezentacja akwatora Kozienice. Nasi zawodnicy zdobyli 24 medale, w tym 8 złotych. Na najwyższym stopniu podium stanęli Adam Bednarczyk, dwukrotnie Zosia Boryczka i Albin Dąbrowski, oraz Mia Blum, Gabriela Sosnowska i Filip Chrapek. Aquator wystawił również dwie sztafety na dystansie 6x25 metrów. W kategorii 13 i 14-latków Kozieńczanie zajęli trzecie miejsce, zaś zawodnicy 15-letni i starsi zdobyli puchar za pierwsze miejsce. W punktacji drużynowej Aquator w gronie 16 zespołów uplasował się na drugim miejscu. Dzień później, czyli 1 kwietnia o medale rywalizowali trenerzy i instruktorzy pływania z akwatora. Radosław Gola, Wiktoria Wrubel i Filip Chrapek wzięli udział w Mistrzostwach Polski Nauczycieli rozegranych w Białym Stoku. Radosław Gola w konkurencjach 50 metrów motylem oraz 50 metrów stylem dowolnym zdobył dwa złote medale, a w rankingu wielobojowym w swojej kategorii wiekowej zdobył statuetkę najlepszego zawodnika. Wiktoria Wrubel wygrała 50 metrów stylem grzybietowym, a w stylu dowolnym na tym dystansie zajęła drugie miejsce. I wśród wszystkich startujących zawodniczek zajęła trzecie miejsce. Filip Chrapek po wygraniu startów na 50 metrów motylkiem i stylem dowolnym w kategorii Open Instruktorów zajął trzecie miejsce.